Rozmowa toczy się inaczej. Do tej pory to my byliśmy najsłabsi, najmniej rozwinięci i tak dalej. Dzisiaj ta atmosfera wokół nas się zmieniła i mówi się teraz o całej Europie. Zapewne skończy się tak, że najbardziej potrzebujący są ci, którzy są bardziej na południe, ale to nie jest nastawienie na południe, tylko skutek może być taki. To jest ta część solidarnościowa. Mamy drugą część, która jest bardzo istotna. To jest właśnie kwestia związana z badaniami naukowymi, z obronnością, z ochroną granic, z budowaniem systemu migracyjnego. W tym budżecie, który nadchodzi, to będzie równie ważne. I w związku z czym jest pytanie, na ile Polska będzie uczestniczyła w tej drugiej części? Bo wtedy dopiero będziemy mogli powiedzieć, czy to będzie korzystne dla Polski, czy nie. Ta propozycja, ona nie jest to propozycją oczekiwań, ale też nie jest to propozycja, która, można mówić, jest propozycją katastrofalną. Jest złapany jakiś średni poziom. Parlament... My jesteśmy jako ciało unijne zwolennikami większego budżetu, natomiast kraje członkowskie są z jednej strony chciałyby jak najwięcej wyciągnąć, ale też jak najmniej wpłacać, no bo to wpłacają się z budżetu, bo nie ma rozwiniętych źródeł własnego finansowania.